Mierzymy wysoko, tak brzmiało hasło tegorocznej 24. już edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zbiórkę już od ponad 20 lat angażują się także placówki z naszego regionu. Na ulicach Prudnika kwestowało prawie 120 wolontariuszy, niewielu mniej wspierało orkiestrę w Głuchołazach i w Nysie. W międzyczasie w każdym ze sztabów trwało wielkie liczenie. Wolontariusze ogólnie dzielimy się na dwie grupy, poranna i wieczorna. Wiadomo, jak ktoś zmarznie na mieście, bo pogoda jest różna, może tutaj przyjść, napić się czegoś ciepłego, coś zjeść dobrego, tak żeby się rozgrzać. Organizacja tego przedsięwzięcia, tej imprezy to jest coś bardzo tak naprawdę trudnego. Od 2 miesięcy cały czas walczymy, cały czas pracujemy, w sumie niejednokrotnie od rana do wieczora, po 12-14 godzin tak naprawdę. Wydaje mi się, że jest chyba troszkę mniej niż w tamtym roku. Nie wiem, z czego to wynika, no ale są ludzie, którzy też bardzo dużo pomagają. Oprócz tradycyjnej zbiórki i wszechobecnych czerwonych orkiestrowych serduszek, mieszkańcy miast mogli się świetnie bawić na imprezach towarzyszących. W Głuchołazkim Centrum Kultury przygotowano specjalną budkę fotograficzną. Zwykle ostatnio ograniczamy się do tych zespołów, które są z Głuchołaz, do tych wykonawców, których mamy tutaj na miejscu, a mamy takich artystów sporo. Zaczynamy od szkoły muzycznej, uczniowie szkoły muzycznej wystąpią tutaj u nas na scenie, później będzie taki miks trochę, znani śpiewają, przeplatane ze studiem piosenki, z dziećmi ze studia piosenki. Znani śpiewają, zaprosiliśmy do tego parę osób, które są znane w Głuchołazach, z innych zupełnie rzeczy niż śpiewanie na scenie. Chcemy zobaczyć ich w takiej roli właśnie koncertujących w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym z ciekawszych sportowych wydarzeń niedzieli była gala wrestlingu organizowana w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. To jest nasza druga gala, którą robimy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku odniosła wielki sukces, wiele osób tutaj przyszło. W tym roku postanowiliśmy zrobić tą galę o wiele większą, ponieważ zaprosiliśmy też wrestlerów z Niemiec, jest też wrestler ze Szwecji. Tak więc, jak widać, rozwijamy się też my jako federacja i bardzo byśmy chcieli wesprzeć taką akcję, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nysa postawiła na emocje muzyczne i taneczne. Główną gwiazdą nyskiego finału był znany z występu w programie The Voice of Poland Piotr Tłustochowicz. Była inicjatywa samorządu, zgłosili się do mnie, czy nie mógłbym zagrać. A jako, że akurat był wolny termin, to oczywiście zawsze dla Wośku największą przyjemność. Wcześniej swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa DNA. Wiele działo się również w Prudniku. Wieczorem ze sceny Prudnickiego Ośrodka Kultury wybrzmiały rockowe dźwięki. Najmłodszych zabawiał pluszowy tygrys, a umiejętności plastyczne mogliśmy podszkolić dzięki grupie Bo Po Co. Przez cały dzień w każdym z miast odbywały się także licytacje. Na zakończenie tegorocznej zbiórki w ramach tradycyjnego światełka do nieba w niebo nad Nysą wzleciały kolorowe balony. W gminie Głuchołazy udało się w tym roku uzbierać ponad 14 tysięcy złotych. Prudniczanie przekazali na WOŚP rekordową kwotę ponad 32 tysięcy złotych. Wynik Nysy to ponad 42 tysiące.